Cześć, witajcie na kanale Szczytomaniak. W dzisiejszym materiale chciałbym przedstawić Wam historię wspinacza, który jest jednym z najsłynniejszych himalaistów, którzy kiedykolwiek wspinali się na Everest, ale nie jest on słynny dlatego, że dokonał pierwszego wejścia, czy pokonał jakąś najtrudniejszą ścianę. Zasłynął z tego, że podczas zejścia zginął i jego ciało znajduje się w miejscu eksponowanym i przez wszystkich wspinaczy nazywany jest zielonymi butami i stał się punktem orientacyjnym, takim drogowskazem na drodze na Everest. I większość albo duża część wspinaczy w ogóle nie wie, kto to jest, nie zna jego historii, nie wie, co to za człowiek, a myślę, że warto nie patrzeć na tą osobę jak na przedmiot, po prostu punkt, zielone buty, tylko warto poznać, jakim on był człowiekiem, kim był ten wspinacz i poznać jego historię. I dlatego postanowiłem właśnie stworzyć ten materiał. Szczególnie dlatego, że to naprawdę pasjonująca i ciekawa historia. Zapraszam do oglądania. Mount Everest jest najwyższą górą świata, groźnym olbrzymem stanowiącym jednocześnie cmentarz dla ponad 300 ciał wspinaczy. Jednak żadne z nich nie stało się tak znane jak to, o którym dzisiaj porozmawiamy. Tragedia jednego człowieka, zwykle intymna i nie na pokaz, w górach stała się sprawą publiczną. Zwłoki pewnego nieszczęsnego wspinacza przez ponad 20 lat ze względu na swoje położenie i ekspozycję stały się drogowskazem dla chętnych śmiałków chcących zdobyć Everest od strony tybetańskiej. Ciało leży na lewym boku pod ochronnym cieniem skały i wygląda jak postać ułożona do snu. Pierwsze co rzuca się w oczy podchodzącym himalaistą to duże plastikowe, neonowo-zielone buty marki Koflach. Czerwona kurtka osłania twarz, ukrywając ją przed ludzkim wzrokiem. Ramiona są skrzyżowane przy torsie i wydaje się, jakby do końca mężczyzna chciał ogrzać nimi swoje ciało. Co jakiś czas częściowo przykrywa je litościwie śnieg nawiany przez porywisty wiatr. Dookoła widać porzucone butle z tlenem. Obraz tragedii zastygł jak na smutnym obrazie, na wieczność. Co ciekawe, jak twierdzą źródła, około 80% wspinaczy zatrzymuje się na odpoczynek w zagłębieniu, w którym znajdują się zielone buty, tuż pod pierwszym stopniem. Dla osób nieznających dobrze historii podboju Everestu, szybko przypomnę tę historię. Najsłynniejszy wspinacz planujący jako pierwszy stanąć na wierzchołku góry, George Mallory, próbował wejść na nią od strony tybetańskiej, północno-wschodnią granią. Powyżej wysokości 8000 metrów znajdują się tam trzy kluczowe trudności, nazwane trzema stopniami. Pewnie większość z Was słyszała już tą nazwę. Pierwszy z nich położony jest na wysokości 8564 metrów, drugi na wysokości 8610 metrów, a trzeci 100 metrów wyżej. Wejście na Everest od strony tybetańskiej jest jednym z dwóch najpopularniejszych dróg prowadzących na najwyższą górę świata. Druga z nich, wejście przez przełęcz południową i grań południowo-wschodnią, stanowi z pewnością drogę łatwiejszą. Jest to droga normalna i zdecydowana większość osób osiągających wierzchołek Everestu zdobyła go idąc właśnie przez przełęcz południową. W słynnym filmie Everest z 2015 roku pokazane jest wejście właśnie tą drogą. Dzisiejsza historia będzie opowiadać o wejściu na Everest od strony tybetańskiej. Lecz co ciekawe, akcja tego dramatu miała miejsce w tym samym czasie, co tragedia grupy Roba Halla i Scotta Fishera po drugiej stronie góry. Cewang Paljor przyszedł na świat 10 kwietnia 1968 roku w górskim pustynnym regionie na północy Indii w miejscowości Sakti. Ta malutka wieś położona jest na wysokości 3800 metrów. Dorastał wśród pól jęczmienia, wszechobecnego piasku, a na horyzoncie z pejzażem zwieńczonym górami, będącymi bramą do najwyższych gór świata. Cewang miał czworo rodzeństwa. Znany był we wsi jako bardzo spokojny i grzeczny chłopiec. Zawsze chętny do pomocy, choć nieśmiały i często wycofany. Prawdopodobnie te cechy sprawiły, że nastolatek, choć był przystojny, to nie miał nigdy dziewczyny. Pewnego dnia powiedział swojemu bratu, że chciałby poświęcić swoje życie czemuś większemu niż on sam, czemuś większemu niż ślub. Życie jednak go nie rozpieszczało. Jego rodzina miała kłopoty finansowe, a on, jako najstarszy z rodzeństwa, postanowił pomóc utrzymać dom i ich skromną farmę. Po ukończeniu 10 klasy zdecydował się rzucić szkołę i podjąć próbę pracy dla indyjsko-tybetańskiej policji granicznej, której duży komisariat znajdował się w pobliskiej większej miejscowości o nazwie Leh, stolicy regionu Ladakh.
Znajdowała się ona około 40 km od jego domu, więc było to bardzo niedaleko. Mama bardzo wspierała młodego Cewanga, jednak nie była entuzjastką jego wspinaczkowych aspiracji. Chłopak od dziecka pasjonował się tym sportem i był w dobrej formie fizycznej, a na koncie miał już wiele górskich szczytów. Pewnego dnia, kiedy przyszedł do domu, powiedział matce, że został wyznaczony do wykonania wielkiej misji. Włączono go do elitarnej grupy wspinaczy, których celem było dokonanie pierwszego wejścia obywatela Indii na Everest od strony północnej. Jak można się było spodziewać, mama nie była zachwycona tym pomysłem, mając świadomość, z jak wielkim ryzykiem wiąże się takie przedsięwzięcie. Błagała więc go, aby zrezygnował z tej propozycji. Paljor był jednak stanowczy i bardzo zdecydowany. Finley, brat Cewanga, nie był takim pesymistą jak matka. Uważał swojego brata za niezwykle silnego mężczyznę. Po latach wspominał, jak wraz z rodzeństwem, kiedy byli dziećmi, uderzali w twardy jak stal brzuch Cewanga, który nic nie robił sobie z tych ciosów i radośnie śmiejąc się zachęcał ich do mocniejszych uderzeń. W ich oczach był prawdziwym superbohaterem. Kierownikiem wyprawy indyjsko-tybetańskiej policji został Mohinder Singh. Jego zastępcą był Hrabhain Singh. Inni wspinacze to Cewang Smanla, Cewang Paljor, Dorje Morup, Hiraram, Tashiram oraz trzej wynajęci szerpowie, Sange Nadra oraz Koshing. Wyprawa w sumie liczyła 39 osób. W roku 1996, kiedy odbywała się ta ekspedycja na Everest, Finley Paljor był mnichem w Delhi. Tam spotkał indyjską wyprawę, którą pobłogosławił i pożegnał brata. Wyprawa robiła bardzo sprawnie postępy. Miała duży budżet, więc wspinacze nie musieli na nic narzekać. Dzięki nowoczesnym radiotelefonom byli bardzo dobrze skomunikowani, a ich namiot bazowy był tak duży i dobrze wyposażony, że chętnie odwiedzali go wspinacze ze wszystkich stron świata. Singh po latach wspominał, że byli jednym z najmocniejszych zespołów tego sezonu na Everestie. Na początku maja założono szósty obóz na wysokości 8300 metrów. Kierownik był pewny umiejętności i doświadczenia Paljora, Morupa i Smanly. Wszyscy trzej pochodzili z górskiego regionu Ladakh i niejednokrotnie widział ich sprawne poruszanie się w skałach. Dzień ataku szczytowego wyznaczono na 10 maja. Wszystkie prognozy jasno wskazywały na idealne okno pogodowe tego dnia. Do wejścia na Everest wyznaczono trójkę z Ladakh oraz zastępcę kierownika, Singha. Również po drugiej stronie góry nastąpiło wielkie poruszenie w namiotach agencji Scotta Fischera i Roba Hola. Przygotowywali oni do ataku na szczyt kilkunastu wspinaczy. Jednak kiedy ich pierwsi himalaiści wyruszyli z przełęczy południowej na szczyt, zegarki wskazywały godzinę 3 nad ranem. Wtedy jeszcze członkowie indyjskiej wyprawy wyznaczeni do wejścia na szczyt pogrążeni byli w głębokim śnie. Oficjalna wersja mówi, że wspinacze zaspali ze względu na silny wiatr. Ostatecznie Hindusi wyruszyli z ponad dwugodzinnym opóźnieniem o 5:45. Ze względu na tak późną porę wyjścia wspinacze zdecydowali, że pójdą w górę założyć poręczówki i nie będą wchodzić na szczyt, gdyż godzina ich wyjścia oznaczałaby powrót ze szczytu po zmroku, co było zbyt ryzykowne. Istnieje jednak teoria, że celem wspinaczy wciąż było wejście na szczyt, a informacja o wejściu w celu założenia poręczówek to usprawiedliwienie złej decyzji o wyjściu mimo zbyt późnej godziny. O godzinie 14:30 himalaiści byli na wysokości ponad 8500 metrów. Jednak z każdą minutą wiatr zaczynał się wzmagać, a od szczytu dzieliło ich wciąż około 3 godzin wspinaczki. Kierownik nawiązał łączność z Hrabhainem i oświadczył, aby zawracali. Singh jednak został w tyle za trójką kolegów, zaczął więc machać w ich stronę i wołać, dając znak do odwrotu. Ci jednak wciąż parli naprzód. Prawdopodobnie go nie widzieli, jednak Singh sugeruje, że może zlekceważyli jego polecenia. Ten, czując się już odmrożony, postanowił zawrócić do obozu szóstego bez nich. Tak po 19 latach Hrabhain wspomina chwilę rozłączenia zespołu. Stoję dzisiaj przed wami, ale gdybym spróbował wtedy wejść na szczyt, nie byłoby mnie. To tylko dar Boży, że żyję. O godzinie 15 z Mohinderem połączył się Cewang Smanla. Kierowniku, idziemy w stronę szczytu, oznajmił. Singh był zaskoczony tymi słowami, gdyż 30 minut wcześniej wydał jasne polecenie zejścia. O nie, pogoda jest bardzo zwodnicza, zła, odpowiedział. Wtedy Smanla zaczął tłumaczyć, że są zaledwie godziną od szczytu i wszyscy czują się bardzo dobrze, jednak kierownik był nieugięty. Nie bądź zbyt pewny siebie, posłuchaj mnie. Proszę, zejdź na dół, słońce zaraz zajdzie. Cewang, widząc, że nie przekona kierownika, podał radiotelefon swojemu imiennikowi Paljorowi. Kierowniku, pozwól nam wejść, powiedział pewnym głosem Paljor. W tym momencie łączność została zerwana.
Jeden z szerpów będący świadkiem wielu śmierci na Ewereście powiedział, że większość klientów, która zginęła na Chomolungmie, to osoby, które odmówiły zawrócenia. Mówię im, jesteś za wolny, musisz schodzić, jest za późno, a oni nie słuchają, idą dalej. To nie góry zabijają ludzi, to ludzie zabijają siebie, podsumował w wymowny sposób. Burza, która pozbawiła życia wielu wspinaczy tego dnia idących od strony przełęczy południowej, dopadła także himalajstów Sindhi. Singh nerwowo oczekiwał na kontakt ze wspinaczami. Nagle o godzinie 17:35 odezwało się radio. Uspokoił się, słysząc głos Smanly. Ja, Paljor i Morup stoimy na szczycie, wykrzyczał przez radio Cewang. Kierownik szybko zaczął podkreślać wagę powrotu i rozkazał im niezwłoczne rozpoczęcie schodzenia. Kiedy się rozłączyli, Singh natychmiast wysłał radosny telegram do New Delhi, informując o sukcesie wyprawy. W bazie także rozpoczęto świętowanie. Chwilę później zła pogoda przerodziła się w prawdziwy huragan. Znikły radosne nastroje. Rozpoczęło się nerwowe oczekiwanie na jakiekolwiek informacje od himalaistów. Kierownik wmawiał sobie, że nic im się nie stanie, bo w swoim życiu przeżyli już gorsze załamania pogody. Czekał aż do 20 na kontakt. Cisza. Postanowił więc wezwać pomoc. Działać, jeśli himalaiści żyją, to potrzebują natychmiastowej pomocy. Skontaktował się z komercyjną ekspedycją japońską z Fukuoki, która znajdowała się w obozie 6, przygotowując się do ataku szczytowego. Dzięki pomocy Sherpy, który znał podstawy języka japońskiego, udało się nawiązać kontakt. Kierownik japońskiej ekspedycji sprawiał wrażenie poruszonego sytuacją Paljora i jego kolegów i obiecał, że 30-letni Hiroshi Hanada i 20-letni Eisuke Shigekawa wychodzący w nocy na szczyt będą uważnie rozglądać się za wspinaczami i jeśli ich spotkają, to obiecują udzielić im niezbędnej pomocy. Japończyk miał nawet zapewnić, że tą poważną sytuację potraktuje tak, jakby dotyczyła ich samych. W nocy burza ucichła i z samego rana Japończycy mogli wyruszyć z obozu 6. O godzinie 9 w końcu Singh usłyszał wyczekiwany telefon. Dzwonił kierownik wyprawy japońskiej i poinformował, że jego dwaj himalaiści napotkali odmrożonego Morupa leżącego w śniegu. Pomogli mu wstać, wpiąć się w następną poręczówkę, a potem zostawili i kontynuowali wejście na szczyt. Mohindor był przerażony, słysząc tą relację. 2 godziny później, kiedy pogoda była idealna, 2 japońskich wspinaczy i ich 3 szerpów minęło Smanla i Paljora, ale znowu nie zatrzymało się ani nie udzieliło żadnej pomocy. Dlaczego nie dali nawet kropli wody naszym umierającym kolegom? A co z etyką alpinistyczną? Grzmiał gniewnie Singh. Japoński zespół później zakwestionował tą wersję wydarzeń. Wydał oświadczenie, że te bezpodstawne oskarżenia skierowane przeciwko nim opierają się całkowicie na błędnych, jednostronnych informacjach. Po powrocie do Japonii zorganizowali konferencję prasową i opublikowali oficjalny raport stwierdzający, że Shigekawa i Hanada nigdy nie zostali poinformowani o kłopotach wspinaczy z Indii. Chociaż w drodze na szczyt napotkali kilku himalaistów, Hanada stwierdził, że nie widzieliśmy nikogo, kto wydawał się mieć kłopoty lub umierał. W swoim raporcie Japończycy podkreślili również, że powyżej 8000 metrów każdy wspinacz powinien być pociągnięty do odpowiedzialności za swoje czyny, nawet na krawędzi śmierci. Ani Shigekawa, ani Hanada po powrocie z wyprawy nie zgodzili się udzielić żadnego wywiadu dotyczącego tych wydarzeń. Co ciekawe, dziennikarz John Krakauer w swojej książce Wszystko za Everest kwestionuje wejście Hindusów na szczyt. Uważa on, że gdyby znajdowali się wtedy na szczycie, to spotkaliby tam Roba Hola, Lobsanga i Hansena, którzy dotarli tam dokładnie o tej samej porze. Około 16:00, kiedy chmury zgęstniały tak, że widoczność nie przekraczała 30 metrów, wspinająca się trójka osiągnęła punkt, który w ich pojęciu był szczytem. Wówczas nawiązali łączność z bazą na lodowcu Rongbuk i donieśli, że są na wierzchołku. Wtedy lider wyprawy, Mohindor Singh, łączył się przez telefon satelitarny z New Delhi i z dumą poinformował premiera Indii, Narasimha Rao, o zwycięstwie. Żeby uczcić swój sukces, zespół szturmowy złożył na domniemanym szczycie ofiarę z katas, chorągiewek modlitewnych i haków spinaczkowych, a następnie rozpoczął zejście w szybko wzmagającej się nawałnicy. W rzeczywistości punkt, do którego dotarli Ladakhowie, znajdował się na wysokości tylko 8700 metrów, około 2 godzin od właściwego wierzchołka, wciąż jeszcze wystającego z ponad chmur. Fakt, że nieświadomie zatrzymali się jakieś 150 metrów poniżej celu, wyjaśnia, dlaczego nie spotkali się tam z Hansem, Holem i Lobsangiem, którzy akurat w tym czasie byli na szczycie.
W dalszej części Krakauer opisuje inną wersję wydarzeń z 11 maja, kiedy to japoński duet ruszył na szczyt. Twierdzi on, że około 6 rano ci dotarli do pierwszego stopnia. Zdziwił ich widok leżącego tam Hindusa. Był poodmrażany i mamrotał niezrozumiałe słowa leżąc na śniegu. Azjaci, nie chcąc narażać na niepowodzenie swojego ataku na szczyt, zostawili Himalaistę, którym najprawdopodobniej był Paljor, i ruszyli dalej. Pod drugim stopniem znaleźli się o godzinie 7:15 i ku ich zaskoczeniu zauważyli, że drabina, którą zamontowali Chińczycy ponad 20 lat temu, odstaje wyraźnie od ściany i jest w bardzo złym stanie. Drugi stopień jest najtrudniejszym ze wszystkich trzech i wspinacze pokonują go sprawnie właśnie dzięki temu ułatwieniu. Japończycy jednak, nie chcąc ryzykować, postanowili przejść stopień samodzielnie. Przejście tego 6-metrowego filara zajęło im 90 minut. Dochodziła więc już 9:00, kiedy ci spotkali dwóch pozostałych Hindusów tuż ponad drugim stopniem. Byli nimi Smanla i Morup. Japończycy stwierdzili, że jeden jest już bliski śmierci, a drugi siedział przykucnięty obok i także był w złym stanie. Azjaci nie odezwali się do nich, nie zapytali, czy potrzebują pomocy, nie podali wody ani leków. Przeszli tylko kawałek dalej, dosłownie 50 metrów, gdzie zatrzymali się, odpoczęli i wymienili puste butle tlenowe na pełne. Po czym ruszyli dalej w górę. Na wysokości około 8700 metrów napotkali chorągiewki i haki wbite przez Hindusów, lecz nie zatrzymując się mimo straszliwego wiatru, parli na wierzchołek, który osiągnęli o godzinie 11:45. Podczas schodzenia minęli martwego już Morupa. Smanla był zaplątany w poręczówkę. Jeden z szerpów Japończyków zatrzymał się i pomógł mu się wyplątać, po czym kontynuował marsz w dół. Po udanym wejściu na szczyt i zejściu do niższych obozów, z Japończykami na świeżo udało się porozmawiać brytyjskiemu dziennikarzowi Richardowi Cooperowi. Na jego pytanie o Smanle i Morupa ci odpowiedzieli: Hanada. Nie znaliśmy ich. Nie daliśmy im wody. Nie rozmawialiśmy z nimi. Mieli ostrą chorobę wysokościową. Sprawiali wrażenie niebezpiecznych. Shikegawa. Byliśmy zbyt zmęczeni, żeby ich ratować. Wysokość ponad 8000 metrów. To nie jest miejsce, gdzie ludzie mogą sobie pozwolić na moralność. Jeden z najbardziej doświadczonych i znanych szerpów, Yangbu Sherpa, jest jednak innego zdania i twierdzi, że uratowanie jednego życia jest ważniejsze niż zdobycie Everestu 100 razy. Śmierć Cewanga Paljora uznano w kraju za bohaterską. Policja indyjsko-tybetańska zobowiązała się zaopiekować jego rodziną. Jednak kiedy medialny szum ucichł, okazało się, że rodzinie Cewanga wypłacono z ubezpieczenia zaledwie 3700 dolarów, a także stałą kwotę wypłacaną co drugi miesiąc w wysokości 36 dolarów. Choć matka Paljora jasno podkreśla, że nic nie zwróci jej syna, to obietnice o pomocy ze strony państwa okazały się pustymi słowami. Kwota, jaką dostaje rodzina, nie starcza nawet na 3 dni. Tydzień po tym tragicznym dniu indyjska wyprawa ponowiła atak na szczyt. Tym razem udało się go osiągnąć dwóm wspinaczom i trzem szerpom. Po drodze natrafili oni na ciała dwóch rodaków, z czego jeden przed śmiercią zdjął z siebie niemal wszystkie ubrania. Kilka lat temu zielone buty zniknęły. Nie ma pewności, co się z nimi stało, jednak istnieje możliwość, że odpowiada za to rząd chiński, trzymający pieczę nad tą stroną Everestu. Jednak wśród Himalajstów o miejscu, gdzie spoczywał Paljor, wciąż mówi się jaskinia zielonych butów. Czasami pojawiają się głosy, że tym wspinaczem, tymi zielonymi butami, jest inny Himalajsta z tej ekspedycji, Morup, ale jednak kiedy prześledzimy godzina po godzinie, co tam się wydarzyło, to niemal na pewno jest to Paljor. On był tak ubrany i też schodził najszybciej. Na Facebooku założyłem grupę Szczytomaniacy. Po 3 latach istnienia kanału stwierdziłem, że taka komunikacja na Facebooku może być troszkę prostsza, mogę też ja Was lepiej poznać, także zapraszam wszystkich chętnych do dołączenia do tej grupy. Tam też wrzuciłem taki krótki, powitalny film. Nie do końca ogarniam Facebooka i nie wiem, czy tam wszystko pozaznaczałem tak, jak ma być, ale mam nadzieję, że wszystko jest ok, także serdecznie zapraszam na Facebooka na grupę Szczytomaniacy. Jeśli ten materiał wydaje się Wam ciekawy i nie znaliście historii Paljora, to zostawcie łapkę w górę, zapraszam też do subskrybowania kanału, a my widzimy się na szlaku oraz w kolejnym materiale. Do zobaczenia, cześć!